Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi: to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. W studio ze mną jest Magdalena Bigaj, twórczyni Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa i autorka książki Wychowanie przy Ekranie. Cześć, Magda. Cześć. Jest mi bardzo miło gościć Cię w studio. Czy jest jeszcze jakiś element opisowy o Tobie, który, o którym zapomniałam na tym wstępie? Nie, no jak się ma 40 lat, to się już ma tam trochę w opisie punktów, myślę, że możemy je pominąć. Chociaż w kontekście tego, o czym będziemy rozmawiać, to lubię mówić o dwie, dwóch rzeczach. Pierwsza to taka, że zanim zajęłam się nowymi technologiami od strony etycznej, to pracowałam tam po tej złej stronie mocy, czyli ta pierwsza dekada życia to były media internetowe i świat nowych technologii. A druga rzecz to taka, że jestem mamą trójki dzieci. I to też znaczy, że nie teoretyzuję mhm. w tej rozmowie, tylko sama się też mierzę po prostu z tymi problemami. I też to, co dopowiedziałaś, pięknie nam spaja ten wstęp, bo teraz widzimy, ile tutaj jest połączeń. Tak. Ale pomyślałam sobie, że mogłabym zacząć od pytania, które ja lubię sobie zadawać. Czyli, czy gdybyś miała taką możliwość, to czy chciałabyś móc dorastać we współczesnych czasach? Nie. To, stanowczo nie. Było tej nie. nie, stanowczo nie. To jest, i wcale nie uważam, że. Znaczy, moja odpowiedź nie jest podyktowana tym, że myślę sobie ta straszna dzisiejsza młodzież. Mm -hmm, przeciwnie, mm -hmm. ja ich totalnie podziwiam. To są po prostu herosi i heroski, którzy będą musieli dźwignąć to, co. Przygotowaliśmy im jako dorośli. Natomiast mówię nie stanowczo, dlatego z jednego powodu mhm. mówi się o czymś takim jak prawo do opowiedzenia własnej historii czyli, że wszystkie poprzednie pokolenia miały prawo zdecydować, co powiedzą o sobie światu. A czego nie powiedzą? Co zachowają tylko dla siebie, albo w wąskim gronie osób. I no ja się jeszcze załapałam na to. To znaczy moje życie nie było dokumentowane przez innych w inny sposób niż po prostu w albumie. A już kolejne pokolenia, których rodzice aktywnie używali internetu, już y, są obdzierane z tej prywatności i z tego prawa do opowiedzenia własnej historii. To już się dzieje poza nimi, bo często jako płód lądują już y, na Instagramie czy Facebooku na zdjęciu, gdzie rodzice ogłaszają, że, że przyjdzie na świat dziecko. Y, potem bardzo wielu z nich jest, ma relacjonowane życie w social mediach rodziców, czasami są używani jako po prostu y, Modele na zdjęciach, szkoły, przedszkola, rozmaitych miejsc, które pokazując dzieci, tak naprawdę budują sobie zasięgi w internecie. Więc dzisiaj to pokolenie yy, ma odebrane coś, czego my, co my mieliśmy i co sprawiło, że ja się czuję taka bezpieczniejsza, spójna. Że panuje nad moją przeszłością. Nie wiem, czy tak bym czuła, gdyby ta przeszłość była tak bardzo rozproszona i w tylu miejscach w internecie, że nie jestem w stanie jej znaleźć, a potem się okazuje, że jakieś moje zdjęcie z dzieciństwa jest memem, który tam nie wiem, w Nowej Zelandii funkcjonuje. Nie? Bo dzisiaj trochę tak mamy, taki świat. Ale myślisz, że to powinno być uregulowane, lub to będzie w pewnym momencie już zabronione, żeby udostępniać wizerunek naszych dzieci publicznie? Spotkałam się z takim stwierdzeniem, że Nasze pokolenie, i tu mam na myśli te wszystkie żyjące obecnie pokolenia, te, te czasy, to są takie króliki doświadczalne, że mm -hmm. przez to, że nie ma tych regulacji, to dzieje się bardzo dużo niekontrolowanych rzeczy, więc to, o czym mówisz, ten brak możliwości opowiedzenia swojej historii, czy zakładasz, że to jest historia na nasze powiedzmy kilkadziesiąt lat i to już przestanie wyglądać tak, jak wygląda? I tak, i nie. To znaczy, na pewno nie da się zatrzymać rozwoju i w zasadzie dzisiaj nie sposób, Czegoś nie, nie powiedzieć o swoich dzieciach, jeśli je masz. Mm -hmm. Nawet w kontekście, jeśli pomyślimy, ile danych zostawiamy, bo jeśli ja wchodzę do sklepu odzieżowego online i kupuję buciki w rozmiarze 26, to jakaś dana w chmurze big data jest powiązana ze mną i jakby nie, nie jest problem, żeby jeśli ktoś chce tego użyć, żeby się domyślił, że jestem mamą dziecka, tam powiedzmy dwu, trzyletniego. Więc w pewnym sensie nigdy. Już nie wrócimy do tamtych czasów, natomiast na pewno będą uregulowane kwestie używania wizerunku dzieci z dwóch powodów. Po pierwsze, bo to po prostu jest nielegalne i w wielu przypadkach takich, gdzie dziecko, bo oczywiście to jest całe spektrum, mhm. też to muszę powiedzieć, tak? Czym innym jest to, że na prywatnym profilu. Rodzice dzielą się ze znajomymi zdjęciami swoimi, a czym innym jest na przykład druga strona medalu, czyli używanie dzieci do budowania swoich zasięgów w internecie, do sprzedawania produktów na tych dzieciach, czyli dziecko jako po prostu powierzchnia reklamowa, które dzisiaj reklamuje kredki bez back to school, a za chwilę będzie reklamowało sweterki z reniferem, bo idą święta. W zasadzie, z punktu widzenia tak teoretycznie, to jest po prostu przymusowa praca dzieci. To znaczy, mhm. kto ktoś, kto sprawuje nad nimi opiekę rodzicielską, zwaną dzisiaj niestety władzą rodzicielską, decyduje, że to dziecko będzie pracowało teraz, tak? I naprawdę, ja już ja coraz bardziej się radykalizuję, bo nie mogę już słuchać tych, tych wytłumaczeń, niektórzy, ostatnio jakaś influencerka yy, yy, powiedziała, że yy, no ona publikuje zdjęcia dzieci, bo, yy, bo, no bo przecież dziecko miałoby pretensje do niej, że ona go nie pokazuje w internecie. Znaczy, sposób w ja, jakie my sobie racjonalizujemy mhm. to, że nadużywamy prawa naszych dzieci, są niesamowicie y, 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 pomysłowe. Natomiast fakt jest taki, że dziecko ma swoje prawa, jest człowiekiem, tak jak każdy z nas. I um, my oczywiście tymi prawami dysponujemy. I funkcjonuje takie określenie, rodzice mają prawo, tak? No bo podpisujemy te wszystkie karteczki w przedszkolach na przykład, czy na urodzinkach, że zgadzamy się, że tam wizerunek mm -hmm. naszego dziecka będzie wykorzystany. No tak, ale nas nie obowiązuje tylko prawo m, autorskie, czy prawo prasowe, jeżeli chodzi o dysponowanie wizerunkiem naszych dzieci, czy ich twórczością, ale też na przykład kodeks rodzinny i opiekuńczy, który mówi o tym, że okej, okay, dysponujesz prawami dziecka, ale musisz zawsze mieć na uwadze konsekwencje obecne i przyszłe. I teraz z jednej strony można do tego podejść tak, jak kiedyś z Jarkiem Kanią, z ojcowskiej z strony mocy rozmawiamy. Jarek mówi, dobra daj spokój, a nie myślisz, że oni kiedyś dorosną i pomyślą, dobra każdy ma tam jakieś zdjęcie z gołym tyłkiem w internecie. Pewnie tak będzie trochę, tak? Będą się z nas śmiali, że robiliśmy takie rzeczy w sieci. No a z drugiej strony, no jednak jest to, że to zostaje, nie? Że, że jest to no, nadużycie. I jak rozmawiam z młodymi, to bardzo ciekawą rzecz zauważyłam, mm -hmm. że kiedy rozmawiam w takim kontekście, co jest problemem w świecie cyfrowym, no to młodzież, młodzież oczywiście głównie mówi o hejcie, o tym, że ich to stresuje, że ich FOMO nie polega na tym, wiesz, że nie będą mieli Dostępu do informacji, maila czy coś. Tylko, że nie zauważam na przykład, że ktoś ich hejtuje, tak? Że mhm. wrócą jutro do szkoły, byli odpięci od sieci, a tu się okazuje, że wszyscy mają z nich bekę i to w ogóle zaskakuje na korytarzu szkolnym. Ale kiedy rozmawiam z młodzieżą w kontekście dorosłych, to ostatnio to odkryłam, wiesz, zadałam takie pytanie na warsztacie, czego dorośli powinni się nauczyć o prawach dzieci? To było ogólnie, czego nie w świecie cyfrowym, ogólnie. I pierwsza odpowiedź to była ochrona prywatności i że dorośli nie mają prawa używać zdjęć dzieci w internecie. I to mówili ludzie, nastolatki i młodzi dorośli, nie? Czyli to jest to co zresztą tak kończę książkę, że oni naprawdę nas rozliczą. To oni mają bardzo poważną pracę do wykonania, zrobią to, bo mają więcej doświadczeń niż my, bo mój pierwszy smartfon dostałam, kupiłam sobie, miałam 26 lat. I dopiero wtedy zaczęłam doświadczać interakcji w internecie, tego, jak to na mnie wpływa. Oni tego doświadczają znacznie wcześniej, przepracują sobie różne rzeczy, i ta świadomość u nich po prostu wcześniej się obudzi. Więc, więc, tak, jeśli chodzi o wizerunek dzieci, to myślę, że to będzie uregulowane pewnie już wcześniej niż przez to młode pokolenie, bo już teraz są prowadzone prace dotyczące właśnie ochrony praw dzieci, więc myślę, że doczekamy się tego niedługo. Kiedy Cię słuchałam, przyszły mi do głowy trzy przykłady, które Postaram się pamiętać, jak będę je teraz przedstawiać. I to, co próbuję zrobić, to jest y... może spojrzyj na to z takiej strony, bo miałam taką refleksję przed naszym spotkaniem, że my mamy taką tendencję do demonizowania współczesnych czasów. I mam wrażenie, że nasze babcie też mówiły, że o, kiedyś było lepiej, potem nasze mamy, i teraz my, i, i tak to się będzie ciągnęło. I jak mówiłaś, to po prostu pojawiały mi się obrazy. Podobnych sytuacji, ale jednak w tej starej rzeczywistości. Mhm. Jak powiedziałaś o rodzicach, którzy robią ze swoich dzieci produkty na, nie wiem, na Instagramie, pomyślałam sobie o rodzicach, którzy wysyłają dzieci na castingi mhm. do reklam czy do filmów czy do jakichś muzykali odpowiednio wcześniej. To się nadal dzieje, ale mhm. jak ja myślę sobie o, o tym, co działo się, kiedy ja byłam mała, no to pewnie równolegle już od dawna rodzice wysyłali dzieci po to, żeby były tak, tak. młodymi aktorami, i tutaj widzę podobne. Nadużycie. Druga rzecz, powiedziałaś o hejcie, jakby stricte połączonym z, z tym, co się może wydarzyć w sieci pod naszą nieobecność. A ja sama miałam taką sytuację jako dziecko, gdzie właśnie wróciłam pod nieobecność. Do szkoły po, po, nie wiem, po dwóch dniach, raz po dwóch tygodniach, i rzeczywistość była zupełnie inna, mimo że nie było y, mhm. żadnych komunikatorów, gdzie można by ten hejt Zadziało nakręcić, się. to to się i tak y, wydarzyło. Y, I trzecia rzecz, jak powiedziałaś, że zapamiętałam dobrze, <laughs> trzymałam kciuki, <laughs> tak. jak powiedziałeś, że dzieci mają problem z tym, że rodzice nie wiem, wrzucają ich zdjęcia i nie wiem, gadają sobie na jakieś grupkach rodziców mm -hmm. tak, i, i, i wysyłają coś, co jest ich własnością, ich wizerunkiem, to pomyślałam sobie o, o rodzicach, którzy nie wiem, odwożą nas do szkoły i właśnie robią nam obciach, dlatego że no zaczynają tak, mówić tak. o jakichś rzeczach nie wiem, przy innych dzieciach, przy innych rodzicach, więc tak myślę sobie, że te mechanizmy nadal są podobne, ale pytanie, czy ta technologia jednak... Nie wiem, może to po prostu nasiliła i sprawia, tak. że to jest powszechne. Wiesz co, bo też trzeba powiedzieć, że my zaczęłyśmy, mówiąc kolokwialnie z grubej rury. Mm. I mam nadzieję, że nam tutaj połowa widzów, widzów nie odpłynęła w nie, tym tak momencie. Nie uwagę. będziemy tylko siedzieć i <laughs> mówić, że te straszne internety, bo ja na przykład jestem fanką w ogóle mm. internetu i jestem aktywna w mediach społecznościowych, bardzo i lubię wiele im zawdzięczam, jeżeli chodzi o mój dobrostan w ogóle, co nie znaczy, że nie są dla mnie obciążeniem, tak. bo są ogromne i o tym pewnie będziemy Rozmawiać. Natomiast odpowiadając na to pytanie, które zawarte było w tych trzech przykładach, tak, masz rację. To znaczy, my jesteśmy ciągle takimi samymi ludźmi i na tym polega cały problem, że jesteśmy takimi samymi ludźmi, a mamy nowe narzędzie. I yy, wszystko, co robimy w naszym życiu, wynika z naszych potrzeb, z tego one nami kierują, tak? To o, jak Marsza Rosenberg, twórca yy, takiej teorii porozumienia bez przemocy, pięknie powiedział, uwalniająco, potrzeby nie są ani dobre, ani złe. I warto o tym pamiętać. To znaczy, nie ma nic złego, że na przykład ktoś ma silną potrzebę uznania. To nie znaczy, że od razu jest narcyzem, i, albo jakąś osobą o jakiejś patologicznej osobowości. Nie po prostu ma silną potrzebę uznania. Tak jest tak jest skonstruowany, być może tak go doświadczenia ukształtowały. Ktoś inny może mieć potrzebę samotności, na przykład, albo potrzebę bycia członkiem grupy, członkiem stada, to bardzo atawistyczne jest tak naprawdę. Potrzeba akceptacji, znowu bardzo pierwotna potrzeba. Yy, I... Mm, Dobre lub złe mogą być teraz strategie zaspokajania tych potrzeb, mówi Rosenberg. I przykładem, żeby to dobrze zrozumieć, jest potrzeba seksualna, którą możemy sama w sobie nie jest niczym złym, jest naturalna, i teraz możemy ją zaspokoić w sposób dobry, korzystny dla obu stron, albo w, st w sposób oczywiście krzywdzący, czyli to są te strategie. I internet jest po prostu strategią zaspokajania naszych potrzeb, wybieraną bardzo często, bo nawet wtedy, kiedy się do tego nie do końca nadaje, bo jest łatwa. Bo to jest strategia łatwo dostępna. Ym, I na dodatek urządzenia ekranowe bardzo silnie oddziałują na nasz mózg. I to jest coś, co bym chciała, żeby wybrzmiało, bo to nas trochę uwolni, mm -hmm. mam nadzieję, z takiego poczucia, jestem słabym człowiekiem, bo znowu scrollowałem tam, nie wiem, Instagram przez godzinę, nie. Yy, no nie, to przede wszystkim jest kwestia tego, jak skonstruowany jest nasz mózg. Układ nagrody w naszym mózgu, odpowiedzialny za identyfikowanie przyjemności i zmuszanie nas wręcz, żebyśmy. Po tę przyjemność sięgnęli. Tak, tak jest skonstruowany, że kiedy namierzy jakąś przyjemność, pomyśli o niej, usłyszy, poczuje to w mózgu wydziela się coś, co się nazywa dopaminą, neuroprzekaźnik zwany hormonem motywacji. Jakby go nie było, to ja zawsze sobie żartuję, umarlibyśmy z głodu na widok lodówki, bo jakby nie mielibyśmy tej motywacji, żeby sięgnąć po jedzenie. Dopamina pozwalała nam przeżyć, ale niestety mózg nie rozróżnia dobra i zła jako tak, jako organ. Warto o mózgu myśleć jako o sercu, żołądku, jelitach. Oczywiście w korze czołowej my mamy umiejscowione tutaj myślenie abstrakcyjne i tak dalej, ale cały mózg jako taki to nie jest jakiś parametr, to jest dobre, a to złe, tak? Więc mózg, na przykład, który zażyje narkotyk, to na widok narkotyku będzie chciał narkotyku, chociaż będziemy oczywiście ta nadbudowa będzie nam podpowiadała: nie, nie rób tego, bo to dla ciebie niedobre. I teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie opanować tę chęć sięgnięcia? I tak jest tak jest właśnie z telefonami, które jak wiele badań dowiodło, no, ich używanie pobudza układ nagrody z mnóstwa powodów, właśnie te potrzeby tam tkwią. Ponieważ używanie jest przyjemne. No, oczywiście, jak wchodzę na konto bankowe, to może nie jest nieprzyjemnie, ale generalnie raczej jak wchodzimy, robimy tam rzeczy przyjemne. Nawet dowiadywanie się jest przyjemnością mhm. dla naszego mózgu. Szczególnie, już tak Bo szybko jak, się dowiadujemy. Tak, jak wiesz, to przeżyjesz. To jest wspaniałe. Dlatego na przykład TikTok to jest totalna guma do rzucia dla mózgu. To jest skonstruowane tak, żeby nas uzależniać, ponieważ to daje natychmiastową gratyfikację. To znaczy, jest krótki filmik, który zaciekawia i bardzo szybko daje nam odpowiedź. you <laughs> nawet jak mówiłaś o tym, że shortsy publikujesz, mm. to ja, ja miałam, nie, nie zdążyłam ci powiedzieć, że fajnie, bo czasami to właśnie nie mam czasu obejrzeć całego nagrania, ale chętnie sobie takie wycinki oglądam, które mi coś tam e, zostawiają mnie z jakąś myślą. I pomyślałam, tak, my dzisiaj stworzyliśmy taką kulturę zabiegania, e, dziobania informacji, dziobania świata, jak ta kura, która tylko tak z wierzchu sobie dziobie tego troszeczkę, od Karoliny troszkę, od tam Darka troszkę i tak dalej, że nam brakuje Czasu, nawet jeśli chcielibyśmy, żeby zgłębiać. I tak jak Nicolas Kerr w książce Płytki Umysł pisze, że staliśmy się takimi zbieraczami informacji na powrót. No i w związku z tym ten mózg cały czas chce, żebyśmy korzystali z tego telefonu. Ja w książce na okład. Zaspoileruję, bo to jest na okładce książki, jest historia o tym, jak kiedyś po prostu w restauracji kliknęłam Czytałam serwetkę. To. No ale tak to działa. To opowiadam to, żeby pokazać. Że... Pięknej i przerażające są <grym> razem. <grym> tak, ale ilu, ilu z nas tego nie tak. robi? Ja ostatnio składałam meble z IK i próbowałam sobie powiększyć instrukcję palcami i kilka razy się na tym złapałam, bo wszyscy staliśmy, oczywiście popsuliśmy tą szafę ostatecznie w czwórkę. Pozdrawiam moją rodzinę. Składaliśmy tę szafę i po prostu próbowałam sobie tą, tą, powiększać tę instrukcję, bo to nam wchodzi w krew. Przyzwyczajamy się do tego, że to jest proste, łatwe. I w związku z tym ten internet, jako strategia i w ogóle nowe technologie, które ciągle się rozwijają, ciągle nas zaskakują, jest coś nowego, nowe narzędzia one przestały być już jako całość czymś, co my jesteśmy poznawczo w stanie. Ogarnąć. To znaczy, jest też sporo analiz na ten temat, że żyjemy dzisiaj w świecie, którego poznawczo nie jesteśmy w stanie łatwo zrozumieć. To 100 lat temu było dużo łatwiej zrozumieć świat. Im więcej pojawiało się nowych technologii, Rozumianych też jako prąd, na przykład, tak jak radio, telewizja, tym coraz trudniej większą trudność mieliśmy, żeby rozumieć, jak mm. to działa, jak to się dzieje. No i dzisiaj jesteśmy w takich czasach, kiedy poznawczo nie, nie wszystko rozumiemy, nawet intuicyjnie, a jednocześnie mamy ogromnie sprawcze narzędzie. Więc yy, Kasia Szemielewicz z Panoptykonu fajnie o tym mówi, że internet jest yy, sterydem dla naszego życia. I tam, jest, tam jesteśmy sobą, wracając do tych trzech przykładów, tylko to wszystko jest na sterydach. Czyli jeśli u mnie w albumie jest, a jest takie zdjęcie, dokładnie mam je przed oczami, bo wstydziłam się całe dzieciństwo, na którym jestem troszkę naga i to nawet nie bardzo, tak? Jestem malutkim dzieckiem w wieku tam mniej więcej dwóch lat i tak mi z tyłu widać pupę. Pamiętam jako dziecko, że wstydziłam się tego zdjęcia, wstydziłam się, że ktoś będzie oglądał ten album, bo ja wtedy, teraz już czuję, że to jest jakieś małe dziecko, ale wtedy czułam spójność mhm. siebie z tym dzieckiem i że ktoś mnie ogląda nagą, no ale to było w albumie rodzinnym, prawda? A dzisiaj na tym sterydzie to jest w albumie globalnym całego świata potencjalnie. Więc to jest ten problem, że to co przeżywaliśmy w cichości naszego serca albo jakichś małych społeczności przeżywamy na dużo większą skalę. Nasze obciach, który robią rodzice, no on był jednak pod szkołą, a dzisiaj mhm. rodzice potrafią zrobić niezły obciach w internecie, prawda? Mamusia jest z ciebie dubla albo wiesz, jest też takie zjawisko, że młodzi dzisiaj stalkują sobie trochę rodziców swoich rówieśników mm -hmm. i też się z tego wyśmiewają, tak, twoja stara była w bikini na helm, nie, I, i, oh, wow. i, i rozmawiają o tym, to też trochę jest tak, że my dzisiaj robimy dzieciom przypał tym, co wrzucamy, więc no to jest dzisiaj ta skala i ten stary jest dzisiaj dużym problemem odpowiadając na pytanie, które zadałam tobie na początku, bardzo jestem wdzięczna za to, że w takim razie, że moi rodzice nie mają mediów społecznościowych i omijam <grym> tak, się je, ta część żenady. Nie no, oczywiście wierzę, że wrzucaliby same fajne rzeczy, ale też super, że powiedziałaś właśnie o tym, że były etapy, nie wiem, pewnie już możemy się cofnąć bardzo, typu pojawiły się samochody, tak, ale mm -hmm. załóżmy, że spojrzymy na to radio, telewizja, tak, tak. jakieś pierwsze komputery, internet w wersji o wiele mniej zaawansowanej i my stopniowo uczyliśmy się, jak z tego korzystać, czyli był ten lęk, że nowe, mhm, ale jednocześnie tak. te zmiany były na tyle powolne, że my się Dokładnie. byliśmy w stanie do nich dostroić, a w tym momencie jest wszystko naraz i jeszcze mamy zagrożenie w naszej głowie tego, co nadchodzi, bo już wiemy, jakie nowe narzędzia są mhm. dla nas szykowane i ja dochodzę do tego, że mnie to jako osobę dorosłą zaczyna stresować i trochę tak. paraliżować. Kiedy myślę o osobach, które dojrzewają w tych czasach, no to nie zazdroszczę mhm. ani tym dzieciom, ani rodzicom. No właśnie. Mhm. Więc... Ja mam takie poczucie, że jak myślę mm, o tym rozwoju nowych technologii, to mam taki lęk, że nie zrozumiem, mhm. że kiedyś będzie takie, takie coś, czego nie zrozumiem. Ostatnio nawet, wiesz, w zespole fundacji mieliśmy po prostu szkolenie z jaja, żeby zrozumieć, jak to działa, czym jest, czym nie jest, żeby, żeby nam świat nie uciekł. Pierwszy raz w życiu potrzebowałam czegoś, żeby, żeby mi nadgonić. ktoś wytłumaczył, żeby nadgonić. Mm -hmm. I, I wiesz, to pomyślałam, że tak że pewnie seniorzy się często czuli tak. dawniej, a teraz już zobacz, ludzie po prostu dorośli muszą nadganiać, żeby pewne rzeczy rozumieć. No to jest bardzo duże wyzwanie, dlatego że nasze mózgi nie są przystosowane do odbierania... Informacji, w ogóle, takiej ilości, w związku z czym jesteśmy przemęczeni, ale też rozumienia tego, bo to jest ważne, że mózgi, które mamy, ja to nazywam, że są mózgami z second-handu, czyli dostaliśmy je po naszych przodkach, są po prostu wytrenowane na doświadczeniach, naszych Przodków. I ewolucja nie zmienia tak szybko mózgu. To jest problem, bo oczywiście, gdyby ewolucja działała szybko, to ona by tam szybko dostroiła, ale wtedy na przykład, jak rodziłam synka w pandemii, to urodziłabym człowieka z dużym nosem i uszami, żeby się maseczka na tym trzymała, tak? No ewolucja nie działa tak, że coś się wydarzyło, trwa dwa lata, więc modyfikuje mhm. czaszkę człowieka. No nie. I na szczęście, na szczęście. Ewolucja czasami trwa, to trwa tysiące lat, zanim coś się zmieni w budowie mózgu. Więc problem polega na na tym, że nas to dzisiaj właśnie stresuje z różnych powodów, wprowadza w niepokój, no i też obciąża, wiesz, jak, jak spotykam się na warsztatach z dorosłymi, to to przeciążenie ekranowe to jest u wszystkich, nie? bo to, że można szybko sprawia, że my chcemy robić więcej. Mhm. Kiedyś tak sobie, wiesz, jechałam gdzieś na jakieś spotkanie i myślałam, że tak dużo dzisiaj jest tych, tego, tego wszystkiego. Życie ma tyle ofert dla nas. I co by pomyślała moja babcia, gdyby wiedziała? Um, Babcia zmarła dwa lata temu w wieku 92 lat, ale gdyby żyła i była w stanie pojąć jakby jak wygląda współczesny świat, gdyby wiedziała ile mamy ułatwień, jak łatwo do kogoś napisać, że już nie musisz tego listu wysyłać i tak dalej, to by pewnie pomyślała, co za szczęśliwi ludzie mają tyle czasu na odpoczynek, mhm. a tak nie jest. Tak, nie jest. Życie jest jak podajnik lakierów w drogerii. Wyciągasz jeden, natychmiast pada tam następny. Już nie możesz oddać tego lakieru, tam wepchnąć. Nie chcę tego zadania. Weź tę ofertę ode mnie, drogie życie. Nie, już ją masz. I, yy, i to sprawia, że, że my też czasami czujemy się niewystarczający, bo otacza nas tyle komunikatów, jest tyle, tyle możliwości. Powinniśmy ćwiczyć i, i uczyć się języka, i doskonalić, i pojechać na jakiś wyjazd wyciszający i coś tam. I oczywiście być dobrą matką i kochanką, i świetnie się realizować w pracy i tak dalej. Wiesz, tych komunikatów jest tyle dzisiaj, które do nas docierają, że to nam potrafi naprawdę mocno zaszkodzić na dobrostan i na takie poczucie, że enough. To jest Pewnie. naprawdę dobre, to co mam i nie muszę gonić i robić kolejnych kursów, nie? Też myślę, że tutaj mamy też takie dwie kwestie, że paradoksalnie nam się często wydaje, że Patrzenie w ekran, to jest nasz odpoczynek, że mm -hmm. my myślimy, że to jest ten czas wolny i nie dość, że tak jak powiedziałaś, ten ekran nam szkodzi i wcale się nie regenerujemy, to jeszcze nie ułatwia nam stwierdzić, że jest enough, no bo w tym ekranie mamy tak, całe morze tak. możliwości i alternatyw, jak mogłoby wyglądać nasze życie, gdybyśmy jednak ten czas wolny poświęcili na coś, co nam to szczęście, spełnienie i wrażenia przyniesie. Mm. Więc jest to swego rodzaju pułapka. Ale z trzeciej tak. strony, jak to lubię myśleć, też powiedziałaś, że to, że my na przykład siedzimy przed ekranem, nie jest oznaką słabości, mm -hmm. bo to jest skonstruowane tak, żebyśmy przy tym okay. siedzieli i też nie lubię właśnie jak ludzie w taki oceniający sposób mm -hmm. do tego podchodzą, że właśnie nie mogę zrozumieć mojego znajomego, który nos to patrzy się w telefon, ale mm -hmm. on się patrzy w ten telefon, bo to jest jak Narkotyk. Tak jest. I ale on nie wie. Tak, ale tak powiedział zresztą, wiesz, Sean Parker, były członek Rady Nadzorczej Facebooka, powiedział, wiesz, jak ja to usłyszałam, miałam takie ciary. On powiedział, wykorzystaliśmy słaby punkt ludzkiej psychiki, dajemy ci działeczkę dopaminy. To jest dokładnie skonstruowane tak, żeby cały czas pobudzać układ nagrody w naszym mózgu, więc bardzo ciężko jest z tego zrezygnować. Mnie również. I y, dlatego my potrzebujemy rozmawiać o czymś, co się właśnie nazywa higiena tak. cyfrowa, tak? że dziękuję. w czasach, w których, w których, to ja dziękuję za, za zaproszenie, bo wiesz, dajesz arenę temu tematowi, to jest bardzo ważne społecznie. W czasach, w których nowe technologie naprawdę, to jest już truizm, przenikają kolejne dziedziny naszego życia, my musimy zadbać o swoją higienę korzystania z nich. I higiena cyfrowa nie mówi o tym, nie korzystaj, wyrzuć telefon, zakaż go w szkole i tak dalej, tylko mówi naucz się używać go w sposób, który chroni twoje zdrowie. I to trochę jest jak z cukrem, który dawniej po czasach głodu, jak tylko był dostępny, no to jakby bez, bez umiaru. Nie? Ja jeszcze pamiętam babcie, które tam do, dosypywały cukru do mleczka na noc dziecku, żeby wypiło, i żeby taki pło syte. Bardziej, a dzisiaj już wiemy, jak nie, cukier żeby wpływa. <laughs> też. <laughs> dzisiaj już wiemy, jak cukier wpływa na nasze życie. I teraz, wiesz, co my robimy z, tym, z tą wiedzą, to jest już nasza indywidualna sprawa, ale wiemy, że pączek to raczej nie na kolację, prawda? I z higieną cyfrową też musimy powolutku społecznie uświadomić sobie, to, dlatego tu jest ta edukacja społeczna bardzo ważna, że trzeba to mieć w ryzach, bo Narzędzia, urządzenia ekranowe są skonstruowane tak, żeby przytrzymywać naszą uwagę. Dlatego, że nasza uwaga jest walutą. Nic nie ma za darmo przecież, a przynajmniej bardzo mało rzeczy jest za darmo. To jest naturalne, że biznes musi zarobić na swoich pracowników i ja nie mam też o to żadnych pretensji. Natomiast my musimy być tego świadomi, że nasza uwaga jest walutą, ponieważ to, że spędzamy czas w serwisie oznacza, że widzimy reklamy, które się tam pojawiają, nawet jeśli tego nie zauważamy świadomie. I to jest po prostu fakturowane klientom na fakturach, tak? To znaczy TikTok w ubiegłym roku, 500% wzrostu w Polsce, rok do roku przychodów z reklam. To, że dzieci tam przebywają i oglądają treści, jak się skutecznie okaleczać, jak odebrać sobie życie, jak się głodzić, to wszystko przekłada się na zyski reklamowe. Dlatego bardzo bardzo wiele e, takich podmiotów twierdzi, że coś robi w tym kierunku, ale generalnie te treści dalej tam są obecne. Challenger rozmaite, namawiające na przykład do przykładania sobie acetonu do źrenicy, żeby zmienić kolor oka. Na TikToku można sobie przejrzeć przegląd. Challenger zachęcające do słynnych, chyba najsłynniejszy Blackout Challenge, do podwieszania się, do utraty przytomności i relacjonowania tego. Kilkanaście ofiar na całym świecie wśród dzieci. Najmłodsza dziewczynka, 8 lat. I e, no, no to ciągle tam jest. Z Jednego powodu, bo na tym serwis zarabia. I to jest ta różnica, często, między mną a kimś, kto jest edukatorem i mówi: Nie używaj telefonu, mhm. bo ja tam byłam. Ja wiem, że tak się zarabia na internecie zarabia się na tym, żeby ludzie tam siedzieli i nie wyszli. Jak tam pracowałam, to szłam spadzi, patrzyłam w Google Analytics, ile ludzi siedzi na moim serwisie i rano, pierwsze co robiłam, to sprawdzałam, ile ich zostało, na czym zamknęłam dzień, tak, na jakiej liczbie użytkowników, ile kliknęli w reklamy itd. i tak dalej. I tak jak mówię, my musimy sami się przed tym chronić, bo ta branża jeszcze jakiś czas nie dojrzeje do społecznej odpowiedzialności, bo na przykład ochrona dzieci oznaczałaby spadki z przychodów reklamowych, tak? ochrona dzieci oznaczałaby, że naprawdę Trzeba zweryfikować to, kto w moim serwisie jest. I nie udawać, że nie jestem w stanie zidentyfikować dziecka poniżej 13 roku życia. Nie? I zablokować challenge, takie jak Blackout Challenge czy inne po samym hasztagu. To nie ma chyba nic prostszego. Zawsze się dziwię, że ci wybitni yy, eksperci, którzy tworzą sztuczną inteligencję, mają taki straszny problem, żeby zablokować dzieciom dostęp do pornografii, na przykład, nie? że tego nie mogą rozwiązać. Yy. Latają na Marsa, ale nie mogą tego rozwiązać. Więc wiesz, to jest wszystko kwestia no, ale gospodarka rządzi światem. To wiemy nie od dzisiaj. Dlatego mamy te wszystkie wojny, które mamy i one tak wyglądają. To, co powiedziałaś, jest absolutnie wstrząsające, i aż mi jest głupio przyznać, że nie byłam tego świadoma, ale też, wiadomo, nie jestem ani grupą docelową, nie ani nie mam kogoś, kogo miałabym przed tym potencjalnie ochronić. I, mhm. I to jest moja zagwostka. Czy mówiąc o higienie cyfrowej, my mamy na tyle nie wiem, kontrolę nad tym, co się dzieje i co się wydarzy w przyszłości, że możemy powiedzieć, tak, istnieją narzędzia, które jeżeli dzisiaj wprowadzimy do naszego życia i do życia naszych dzieci, to to nas ochroni przed XYZ. Czy wiesz, no jak, jak w ogóle... Stworzyć takie narzędzia, mm -hmm. żeby mieć poczucie, że rzeczywiście jesteśmy w stanie się poruszać po tej dosyć niebezpiecznej przestrzeni. No, widzisz, cały czas mówimy o tej niebezpiecznej przestrzeni. Musimy też potem pogadać o tych pozytywnych <gadanie> rzeczach. E, wiesz co, to się ciągle rozwija. To więc... czekaj, to dopowiem. No. Żeby się poruszać, żeby uchronić siebie i najbliższych przed tymi czarnymi załukami, jednocześnie nie demonizując, nie demonizując tak, i nie odłączając tak. się od tak. internetu, bo on też ma do zaoferowania dużo. I jakby tak. też nie chodzi o to, żebyśmy teraz tworzyli jakąś alternatywną rzeczywistość, w której internetu nie ma i będziemy mhm. żyli w bańce, bo też y, jesteśmy świadomi, że no, takie mamy czasy i no też nie ma, i jesteśmy w stanie z tym ale walczyć. Więc jak korzystać, ale jednocześnie Wiesz, się. Ja, ja się starałam tak zresztą napisać książkę, żeby ona nie wzbudziła w nas poczucia winy, tylko właśnie zmotywowała i pokazała, ja też tak mam, zobacz, wszyscy się z tym mierzymy. Wszyscy to przeżywamy, nie? Więc, więc, I wydaje mi się, że się udało przynajmniej z tego, co mm, piszą mi czytelnicy i czytelniczki, że, żeby tak o tym porozmawiać, bo y, oczywiście jest tam mnóstwo rzeczy, które nas budują i nawet ten... Parenting, czy zwany charentingiem, tak? To dzielenie się rodzicielstwem też ma różne strony. Medalu, um, bo jest też ta strona, która po prostu jest współczesnym rodzajem oparcia społecznego. Bo wiesz, nasze matki rodziły mniej więcej w, po, w podobnym wieku, i tam na tym osiedlu było 2137 wózków po prostu, i one mogły tam się poradzić, spotkać na spacerze. Dzisiaj e, po pierwsze jest diaspora rodzin i, i e, przyjaźni, czyli nasi przyjaciele, rodzina często mieszkają daleko. Mhm. Nie mamy tego wsparcia tuż obok. E, po drugie, ten wiek e, rodzenia. Się bardzo zindywidualizował, czyli są kobiety, które rodzą wcześniej, ale są też takie, które na pierwsze dziecko decydują się przed 40 dopiero. Czasami jesteś, jak ja miałam, jedyną osobą w całym dziale, która jest w ciąży i rodzi to dziecko. Wiesz, mąż chodzi do pracy, ty jesteś z dzieckiem w domu, mama jest daleko. E, śmieję się, bo czasami może dobrze, że mama i teściowa są daleko. No bo każda <grym> rzecz prawda? jest jednocześnie tak, dobra tak, i zła. Tak, dokładnie. <grym> ale No i nie masz się kogo poradzić, czy, przepraszam słuchaczy i słuchaczki, czy ta Kuba może być taka zielona. Sorry, ale jak się rodzi dziecko, to każdy potem rozumie, że to jest dylemat. Mhm. Tylko na początku wydaje się takie dziwne. E, I masz a nagle masz internet i inne matki na tym samym etapie i to nieważne, że one są ze Słupska czy z Tarnowa, bo możecie się łatwo połączyć, pogadać i poradzić. Mnie takie wsparcie, 12 lat temu, kiedy rodziłam pierwsze dziecko i to jeszcze był wcześniak, więc bardzo to było dla mnie traumatyczne, było ogromnie ważne. Ja z tamtego czasu mam przyjaźnie do dzisiaj, raz w roku mamy taki y, matkowy wyjazd, y, już niedługo kolejna edycja w listopadzie i jesteśmy dziewczynami, które się poznały na forum, pomagały sobie, co zrobić, bo moje dziecko ulewa, i 50 razy się przebrałam już dzisiaj, nie? i tak dalej. No kurczę, nie wiem, jak wyglądałoby moje macierzyństwo, gdyby nie internet, jakie bym miała nieprzepracowane różne właśnie traumy, albo jakie, ym, jak, ile błędów bym też popełniła. Oczywiście to ma znowu swoją dobrą, złą stronę, bo nie należy się w internecie diagnozować, to jakby są takie oczywistości, ale można tam znaleźć wsparcie, które będzie prawdziwym wsparciem. Zresztą młodzi też o tym mówią, że w internet. Często w tym kryzysie zdrowia psychicznego, to tam znajdują wsparcie, bo na przykład mogą sobie z kimś pogadać. Bo my dorośli bardzo chcemy pomagać dzieciom w zdrowiu psychicznym, tak, między godziną 19 a 22, kiedy jesteśmy w domu, prawda? Bo generalnie większość z nas pracuje 8 godzin w modelu dominującym 9-17, wracamy o 18 .00. i z kim ma rozmawiać nasze dziecko. To w sumie dobrze, że może ze znajomymi sobie pograć w grę na przykład. Więc, więc wracając do pytania, jak to sobie ustawić? Po pierwsze, trzeba się przygotować na to, że higiena cyfrowa nie jest sztywnym zbiorem zadań, zasad. Jest raczej swego rodzaju intuicją, która sprawia, że potrafimy się zachować w danej sytuacji. Czyli na przykład, że kiedy skroluję przez cały wieczór telefon, to zapala mi się taka lampka dobra, odłożę to, bo wiem, że to nie jest dobre dla mnie. Albo kiedy siadamy, żeby obejrzeć razem film, to przytulę się, a nie będę nadrabiać zaległości w moim ulubionym serwisie społecznościowym. Są oczywiście takie żelazne zasady, które absolutnie powinny być stosowane wobec dzieci. Mhm. Czyli tam do drugiego roku życia zero ekranów. Między drugim a piątym rokiem życia maksymalnie godzina dziennie, najlepiej w podziale takim, na jakieś takie kawałeczki krótsze, a nie jednym ciągiem godzina. No i powyżej szóstego roku życia tych limitów sztywnych nie ma, ale oczywiście im mniej, tym lepiej. Nie na takiej zasadzie, że to jest samo zło, więc im mniej, tym lepiej, ale dlatego, że to zabiera czas na inne rzeczy. I kiedyś taki nastolatek na warsztatach mi powiedział, no logiczne, bo życie jest jak pizza, proszę panią, i jak się wykroi za duży kawałek na gry, no to nie ma na życie. I trochę tak jest, że po prostu nam wszystkim brakuje na to życie czasu, ponieważ spędzamy czas przed ekranem telefonu. Więc to jest problematyczne, dlatego powinniśmy pomagać dzieciom, Regulować sobie ten czas, regulować sobie też emocje, żeby dziecko nie nauczyło się tego, że kiedy jest zdenerwowane, zestresowane, to jedyną strategią jest wzięcie telefonu, bo oczywiście on nas pozornie odpręży. On sprawi, że nasze myśli na chwilę tak. uciekną. I też nie ma w tym nic złego, jeśli to jest od czasu do czasu, ale mózg ludzki jest leniwy. On ma swoje przyzwyczajenia, bo chce myśleć szybciej, chce mniej kalorii zużywać na dochodzenie do pewnych wniosków, na szukanie rozwiązań. Więc jeśli zauważasz, że jak jesteś zła, to wchodzisz do internetu, to będzie chciał kierować Twoją uwagę za każdym razem, kiedy będziesz miała napięcie do zrzucenia, żebyś wzięła do ręki telefon i tym trudniej będzie robić inne rzeczy. Na przykład, już nie mówię o tym czytaniu, bo wszyscy mówią tak, odłóż telefon, poczytaj trochę książkę. Już nie fetyszyzujmy tak tego czytania. Oczywiście, czytanie jest wspaniałe ale, i rozwijające, ale nie, nie chcę też, żeby ktoś, kto na przykład nie lubi, miał teraz poczucie winy. Ale można iść na spacer, posłuchać muzyki, zrobić coś rękoma swoimi. To jest w ogóle bardzo też przyjemne. Myślę, że też renesans rozmaitych rękodzieł, na przykład namiętnie, zawsze przez sezon zimowo-jesienny piekę chlebę. Myślę, że renesans tego zawdzięczamy właśnie temu, że dzierganie Zrobienie czegoś, naprawienie krzesła, mhm. przetapicerowanie go Cieranka. daje nam poczucie sprawczości, że my coś potrafimy zrobić bez tego cholernego internetu, nie. Po prostu wziąć do ręki szywacz tapicerski, poprawić to krzesło po swojemu, nie? odmalować tam płotek, upiec chleb, zrobić czapkę na drutach. No to są rzeczy, które, przy których zresztą nasz mózg po prostu odpoczywa, bo on odpoczywa zwłaszcza wtedy, kiedy robimy jedną rzecz w danym momencie. Czyli nie rozpraszamy się powiadomieniami, na które on nie potrafi nie zareagować, bo tak jest skonstruowany. Słyszy powiadomienie, to jest wyrzut tej dopaminy, i musisz się przynajmniej, tak jak rozmawiałyśmy przed programem przy Smartwatchu, to jest prawda, że przynajmniej zerkniesz. I wybijacie tak. to od razu z danej czynności. Więc, wszelkie takie zajęcia. Więc podsumowując, żeby zostawić też z paroma zasadami, po pierwsze, nauczyć się zarządzać kontaktem z telefonem, że to nie jest część naszego ciała. I że nie chodzę z telefonem do łóżka. Jak jestem w domu, to nie chodzę z nim cały czas przy sobie, bo jak on nam się obija w tej kieszeni, to ten mózg już tam, ten radar się uruchamia i nie wiadomo, kiedy mamy go w ręku. Po drugie, ograniczyć liczbę powiadomień. To jest absolutnie w ogóle uwalniająca zasada, taka uwalniająca życie, dlatego że nagle to nie wybijacie z czynności w ciągu dnia. Ja mam ograniczone powiadomienia, mam tylko dźwięk telefonu i SMS-a, i naprawdę chyba raz w życiu miałam taką sytuację, że z tego powodu był kłopot. Mhm. To znaczy, ktoś się do mnie dobijał i nie mógł yy, i nie dostał i, i odpowiedzi, ale teraz już wszyscy się przyzwyczaili, że jak coś się dzieje, to po prostu dzwonią a powiadomienia odbieram każdego dnia i to kilka razy dziennie, ale wtedy, kiedy ja mam na to ochotę i czas, czyli mam teraz przerwę, więc i tak Fajne. robię to za często. I tak muszę nad tym ciągle pracować. Ale nie jest tak, że rozmawiam z tobą i, i słyszę, że mi coś tam pika w torbie, tak? Albo, że y, to zawsze to nazywam pułapką naleśnika, że smażysz naleśniki, ile rzeczy można w tym czasie zrobić, nie? Jak on na tej jednej stronie tam dwie minuty mhm. się smaży, na przykład kupisz worgi na psie kupy, albo coś tam i już jesteś w tym świecie w Przezwalasz miejsca na odpoczynek. Tak no właśnie, <laughs> tylko, że, tak. tylko że on Pytanie nie nadchodzi na potem. Właśnie, tylko że on potem nie nadchodzi. Więc te powiadomienia zawsze, zawsze polecam sobie ograniczać. O śnie powiedziałam, to jest bardzo ważne, dlatego że o roli snu i wpływie snu na nasze zdrowie już profesury zrobiono. Włącznie z tym, że spowalnia metabolizm, też może powodować um, aktywację komórek rakowych. Mnóstwo jest um, negatywnych konsekwencji braku snu. I um, my, kiedy leżąc z, z tym telefonem w łóżku, przeglądamy internet, jest nam wygodnie, mamy tendencję do tego, żeby chodzić spać coraz później. Ja, ja sama wpadłam w tę pułapkę, kiedy wojna wybuchła, bo wieczór to był jedyny taki moment, kiedy ja mogłam sprawdzić, jak sytuację na froncie. Myślę, że wszyscy wtedy byliśmy mocno przykuci przy do ekranów i nauczyłam się tego, że wieczorem po prostu wiadomości sprawdzam i trzeba sobie takie swoje lifehacki life takie wymyślić, znaleźć. Ja trochę ich podaję w książce. Dla mnie takim lifehackiem jest na przykład przeczytanie kilku stron czegoś przed snem. Czyli już umyłam zęby, jestem w piżamce, idę spać i już mam ochotę wziąć ten telefon, żeby sobie tam właśnie jakieś newsy włączyć, ale przesiadam na fotelu przed sypialnią i czytam sobie kawałek gazety albo dwie strony książki i ten mózg dostał tę dawkę informacji i mogę iść spać. Yy, więc no, to jest ważne, tym bardziej, że niebieskie światło przypomina naszemu mózgowi światło słoneczne. I to może powodować ograniczenie produkcji melatoniny. Czyli możemy wręcz w ogóle cierpieć potem na problemy z zasypianiem, na bezsenność czy na krótszy sen. Także to jest bardzo ważne. No, ważna zasada, o której wiele osób wciąż nie pamięta, to jest to, że nie powinniśmy używać telefonu w czasie relacji z innymi osobami, prawda? Czyli wtedy, kiedy rozmawiamy. No ja Przepraszam, ale uważam, że trzymanie telefonu na stole w czasie spotkania towarzyskiego to jest obciach, to jest jakiś objaw y, lekceważenia innej osoby, takiego braku kultury osobistej po prostu. Jeszcze, jeszcze jestem w stanie to usprawiedliwić w przypadku spotkań służbowych, gdzie jesteśmy w sytuacji pracowej i jesteśmy dostępni dla pracodawcy, dla swoich kontrahentów, o tyle naprawdę to nie musi koło nas leżać, bo to nas rozprasza. Mnie rozpraszają powiadomienia u kogoś, jak przychodzę mhm. i widzę, że tam mu coś pika na tym ekranie, to nas wybija. Jeszcze, po jeżeli to jest znajome tak. piknięcie, to tak. możesz myśleć, że to twoje, i niepotrzebnie tak. cała machina znowu się aktywuje. Tak, tak. No i bardzo ważna rzecz, związana zresztą z jednym z symptomów um, uzależnienia behawioralnego. Światowa Organizacja Zdrowia podaje sześć takich symptomów, i można je sobie przyłożyć do tego, w jaki sposób używamy urządzeń ekranowych. Mianowicie jest to zjawisko tolerancji. I ono nie polega na tym, że my tolerujemy wszystko, tylko że mówiąc obrazowo, nasz mózg, żeby osiągnąć pewien poziom satysfakcji zrobienia czegoś, potrzebuje tego z czasem coraz więcej. Bo się przyzwyczaja, mhm. Czyli, jak dałeś mi tam godzinę na fejsie, to było ok, ale teraz już jest dla mnie za mało, musisz posiedzieć trochę dłużej. Godzina to i tak jest dużo, ale powiedzmy, że mówimy o takim siedzeniu jednym ciągiem. Yy, I to łatwo wytłumaczyć na przykładzie papierosów albo alkoholu, że każdy nałogowiec zaczynał od pierwszej fajki i lampki wina, prawda, czy, czy tam piwa, yy, i doszedł do nałogu. To właśnie zjawisko tolerancji za to odpowiada. I na to zwracajmy uwagę, bo. Czy kontrola czasu jest możliwa u osoby dorosłej czy młodego dorosłego, kiedy internet nam służy jako radio, jako bilet parkingowy, prawda? No do masy różnych rzeczy, do pracy też. Trochę trudno ten czas po, po ustawić sobie tak, że na przykład powiem 6 godzin dziennie i nie więcej, mhm. tak? ale możemy zwracać uwagę na. Poszczególne rzeczy, zwłaszcza te związane z rozrywką, czy tutaj ten czas nam się nie wydłuża, czy to zjawisko tolerancji tutaj nie zachodzi? Dlatego trzeba się przełamać i odwiedzać statystyki telefonu, które ma każdy. I ja też nie lubię, jak one mi wyskakują raz w tygodniu, podsumowanie tygodnia. To Ale to jest też jest straszny. świetny hak, bo tak. jeżeli możemy wykorzystać tą w cudzysłowie słabość naszego mózgu, po to, żeby mieć na przykład satysfakcję, że nam spadł ten współczynnik tak. korzystania z telefonu, no to. Czemu nie? Jakby dużo osób też mam wrażenie, patrzy tak sceptycznie na to, że my właśnie, nie wiem, sobie limitujemy czas na jakieś aplikacje, że właśnie mm -hmm. jesteś, nie wiem, słaby albo mm -hmm. czemu to jest dla ciebie, nie wiem, mm -hmm. czemu to jest takie ważne. Ale kiedy masz powiadomienie, że zostało ci 5 minut na Instagramie, Myślisz sobie, dam radę. No i jest gratyfikacja, tak. ale za to, że czegoś nie zrobiłam, co tak. mogłoby być szkodliwe. Chociaż są osoby, które robią jak z budzikiem, prawda? Jesz dodaj pięć minut, no, dodaj jeszcze pięć Tak minut. zrobiłam, tak. wiadomo. Nie, wa warto o to dbać, bo mm, no bo od tego zale z higieną cyfrową jest jak była taka reklama o rybie. Ryba wpływa na wszystko i z higieną cyfrową jest tak samo. Ona wpływa na wszystko i na to, jak, jak funkcjonujemy fizycznie. Czy jesteśmy wyspani, czy nie mamy... Garba od tego, że cały czas patrzymy w dół, tak czy nie wleźliśmy po prostu pod samochód na pasach, co się coraz częściej zdarza. Ale też wpływa na kondycję naszą poznawczą, tak, jak pamiętamy, jak kojarzymy. Bo w sytuacji, kiedy jesteśmy przebodźcowani, nasz mózg zaczyna działać tak, jak komputer, w którym otwiera się za dużo zakładek. Tak. On nie ma takich mocy przerobowych, żeby wszystko przetrawić. I zaczyna się męczyć. Więc zaczyna gorzej zapamiętywać, możemy w ogóle czuć często taką frustrację, yy, nie wiadomo dlaczego. No, dlatego, że na przykład tego dnia po prostu tych informacji było strasznie dużo, byliśmy w takim tyglu. Więc po, to jest to, co mówię młodzieży: jak rozmawiamy o higienie cyfrowej, to nie rozmawiamy o tym po to, żeby pani wam dała wzorowe zachowania, tylko żebyście mogli spełniać swoje marzenia, bo do tego potrzebujemy tylko jednej rzeczy: świetnie działającego mózgu bo jak nam mózg będzie zamulał i będziesz takim Nemo, który ma problem, żeby się nauczyć pięciu słówek w języku obcym, no to będziesz miał pewne trudności, tak? Może nie uda ci się podróżować tak jakbyś byś chciała albo dostać na studia, albo wykonywać być dobry w jakimś zawodzie, bo nie będziesz się miał skoncentrować. Więc nie wiem, czy będziesz dobrym kaletnikiem na przykład. Tak, jeżeli ciągle twój mózg będzie przyzwyczajony, przyzwyczajony do rozpraszania się. Yy, na przykład to ograniczanie ekranu, to też jest kwestia tego, jak my się czujemy, czy jesteśmy spokojniejsi danego dnia. Ta uważność, o której się tyle mówi, ja cieszę się, że coraz częściej mówimy o uważności, bo jak mówiliśmy, mindfulness to część osób sobie śmieszkowało, Hehe, nowy trend. Nie, uważność jest bardzo ważna i potrzebna. Bo my często mamy taką imersję to jest takie określenie, które najczęściej stosowało się w kontekście gry, graczy, że uzależnieni gracze doświadczali imersji, czyli nawet jak już nie grali, to jeszcze byli w świecie mhm. gry i tam nie wiem, próbowałaś kogoś dotknąć, poklepać, a on się uchylał, bo on jeszcze jest na tym okay. placu boju w grze. Ale czy my nie mamy imersji w ciągu dnia? To znaczy, ile razy jest tak, że wyszliśmy z ekranu. Naszej głowie ciągle huczy, ciągle mamy ten post na Instagramie w głowie i te komentarze, które tam są, albo nie wiem, wiadomość, którą przeczytaliśmy, i, i ktoś do nas mówi, i my w ogóle jesteśmy oddzieleni jak w Black Mirror, jakąś soczewką. My nie potrzebujemy tych soczewek fizycznie, my je już, wiele osób już je ma. Ja się też czasami na tym łapię, że przebywam w świecie tak. internetu, chociaż nie używam internetu i nie mam przy sobie telefonu. I ktoś do mnie mówi, a do mnie to nie dociera, bo tak nauczyłam się wyłączać z otoczenia, korzystając z ekranu. Że, że bardzo, bardzo łatwo mi to przychodzi i zaczyna to być problematyczne, bo ktoś do mnie coś powiedział, ja nie zapamiętałam co. Albo że właśnie nie potrafię się skoncentrować na jakiejś czynności. No to są rzeczy, które mogą nam się przydarzyć, dlatego to jest naprawdę walka o to, żebyśmy my mieli lepsze życie, żebyśmy tego internetu właśnie umieli używać w sposób, który jest dobry, ale chroni też nasze zdrowie, bo ostatnia rzecz która bardzo cierpi moim zdaniem, to jest właśnie samoocena i, i satysfakcja z życia, tak? Że to spektrum porównań, które mamy dzisiaj, jest niezdrowe dla człowieka jako zwierzęcia. Bo dla nas naturalne jest to, co da się fizycznie w jakiś sposób ogarnąć. Czyli jak dojrzewaliśmy dawniej, no to porównywaliśmy się najpierw do rodzeństwa, potem do dzieci w przedszkolu, w szkole, potem zaczynaliśmy zdobywać wiedzę o świecie, mieliśmy jakichś idoli, coś widzieliśmy w telewizji. Jakby powoli to się rozszerzało. Dzisiaj to jest... Pff. Wchodzisz do internetu, porównujesz się to oczywiście teraz nasi słuchacze i słuchaczki powiedzą, ja się nie porównuję, jestem dojrzała. To tak nie działa. Mózg jest skonstruowany tak, żeby nas nie wywalono ze stada. I jego zadaniem zawsze było to, żeby porównywać, jak wygląda stado. I oczywiście my chcemy żyć po swojemu, więc podejmujemy pewien wysiłek bycia innym niż inni, niż innym niż większość, niż dominujący trend. Ale nasz mózg to zauważa. I, to, I dlatego to nie jest dla nas łatwe, dlatego ciało pozytywność nie jest łatwa. Nawet jeśli kolejna ciało pozytywna influencerka robi kawał dobrej roboty, to my nadal obserwujemy wokół siebie pewien model, i nasz mózg nas do tego porównuje po prostu. Tak samo porównuje nas, kiedy wchodzimy, nie wiem, na LinkedIn, gdzie widzimy samych ludzi sukcesu, którzy ogłaszają kolejne sukcesy w swojej pracy, a, a my na przykład nie mamy tych sukcesów albo nie umiemy się nimi pochwalić. To wszystko wszystko gdzieś tam w nas pracuje i może powodować to, że nasze życie może nam się wydawać niewystarczająco satysfakcjonujące, chociaż jest bardzo dobre. Dzisiaj przeczytałam zresztą na Instagramie po drodze do ciebie fragment jakiegoś wiersza, już teraz nie pamiętam autora, który mówił o tym właśnie, że szczęśliwe życie nie polega na tym, że jest się każdego dnia wesołym. Mniej więcej tak to brzmiało, prawda? O tym czasami można zapomnieć w tym wesołym świecie internetu. Fajne jest to, że powiedziałaś, że porównujemy się do naszego stada. I ja często o tym myślałam w kontekście porównania w dobie social mediów, podczas gdy jak byłam dzieckiem, no właśnie, porównywałam się do rówieśników i istniali, istnieli ci idole, Typu gwiazdy filmowe, piosenkarze, naukowcy, ale ja ich w ogóle nie traktowałam jak moje stado. Oni tak. byli jakimś dalekim punktem odniesienia, jakąś, nie wiem, rodziną królewską, tak? czy jakimiś innymi ludźmi w jakiejś innej rzeczywistości. I w żaden sposób nie czułam, że jak to, czemu ja nie jestem jak oni. Oczywiście miałam pomysły, czy pewnie wiele osób miało pomysły, żeby zostać gwiazdą filmową, czy jakimś innym prezydentem świata, ale. Ale to nie było coś, co sprawiało, że się czułam mm -hmm. źle z tym, co robię na co dzień. A w tym momencie social media sprawiają, że my sobie to stado wybieramy i mamy to złudne poczucie, że ci ludzie są tak. wokół nas i my z nimi konkurujemy. No tak. O ile, no i właśnie, i tutaj na, na tym do, do tego wątku bym chciała przejść, żebyśmy jeszcze o nim nie zapomniały, bo mówimy o tych wszystkich hakach. Myślę, że bardziej w kontekście mimo wszystko dorosłych, czy też rodziców dzieci, mhm. albo osób e, typu nastolatkowie, którzy mają też te swoją refleksję, wchodzą z nami w taki dorosły dialog i mamy już jakąś świadomość, możemy podjąć pewne działania, czyli możemy na przykład przypomnieć sobie, jak było. Kiedyś, też to lubię sobie przypominać, mm -hmm. że ja przecież szukałam rzeczy w słowniku. Przecież ja dostałam na święta słownik niemieckiego. Ja to Sprawdzałam encyklopedii, w encyklopedii, które stały w niektórych domach, takich tak wagony. Z jednej strony mam, mam takie poczucie, że czasami mówiąc takie rzeczy możemy czuć się lepsi, że my to wkładaliśmy więcej uwagi. Uważam, że to jest złudne i trochę bez sensu, bo jakby czasy są inne, więc nie ma co się tak, wiem, tak. chwalić, że sobie utrudniałeś życie. Bo teraz, jakby, teraz <laughs> będę używać tylko encyklopedii, no, żeby udowodnić, że tak jest lepiej, a czy jak ktoś się to, to śmiało? Więc też nie o to chodzi, więc jakby super, że w innych czasach i, i, i teraz dzieci mają dostęp do informacji, no ale właśnie, jeżeli my mamy te bodźce, mamy tą łatwość, mamy te skróty od urodzenia, to czy będziemy w stanie i czy jesteśmy w stanie dorastając, czy będziemy w stanie będąc starszymi też mieć refleksję, też powiedzieć sobie, okej, okay, to ja odłożę telefon, to ja nie będę followować tych ludzi, to ja będę mniej korzystać z mediów społecznościowych, oczywiście to jest jakaś projekcja przyszłości, no bo nie mamy gwarancji, mhm. ale właśnie pytanie, czy Skoro nie mamy tych doświadczeń, jak mówię my mm -hmm. jako dzieci z przyszłości, ja, tak, dorośli tak, z przyszłości, rozumiem. to czy będziemy umieli też wziąć krok do tyłu i zrezygnować z czegoś, w mm -hmm. czym się wychowaliśmy? Wiesz, nie mamy doświadczeń z jednej strony, a z drugiej strony te czasy, które są teraz, cokolwiek byśmy nie mówili, bo oczywiście mamy kryzys zdrowia psychicznego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, to są to czasy jednak dużo bardziej otwarte na człowieka. Czasem mhm. dużo większej samoświadomości, mówienia o tym, psychoedukacji, która oczywiście czasami jest takim psycho szkodliwym, ale też jest kawał dobrej roboty e, wykonywana przez e, certyfikowanych psychoterapeutów, psychoterapeutki. E, dowiadujemy się, jak pracować ze sobą, jak dbać o siebie. To jest coś, czego nam nikt nie mówił dawniej, prawda? To w ogóle był zupełnie inny chów. Więc myślę, że o to bym się nie martwiła. Mhm. Większym problemem jest to, że e, dziecko, które nie jest zadbane ekranowo, znaczy jest wrzucony w ten świat ekranu, może mieć po prostu trudności w rozwoju, tak? ponieważ taki przebodźcowany mózg, który robi w kółko, to samo, bo dla mózgu używanie ekranu jest tym samym, nawet jeśli tam są różne gry, to taki mózg takiego malutkiego człowieka ma potem problemy rozwojowe, ponieważ człowiekowi do rozwoju potrzebne jest robienie wielu różnych rzeczy, bo wtedy powstają takie połączenia neuronalne w mózgu, międzykomórkowe, i im więcej tych połączeń, tym mówiąc tak bardzo prosto i bar, tym bardziej inteligentni jesteśmy tym lepiej radzimy sobie z myśleniem, z ogarnianiem rzeczywistości i tak Więc y, ja uważam, że po prostu najlepszą rzecz, którą możemy zrobić dla dzieci, to jest izolowanie ich od ekranów tak długo jak się da. Dlatego, że to oczywiście to nie znaczy, że do 18. Mm -hmm. One i tak będą miały w szkole informatykę od zerówki. Więc one bardzo szybko zaznajomią się z komputerem. Urządzenia ekranowe są dzisiaj, wszystkie urządzenia technologiczne, projektowane intuicyjnie, to znaczy w taki sposób, żeby bardzo łatwo można było się domyślić, jak to działa. Zawsze krzyżyk jest w prawym górnym rogu, tak, manii wygląda podobnie, można się szybko zorientować. To nie, nie jest problemem dzisiaj ani dla seniora, ani dla juniora. Więc, moim zdaniem, taka izolacja do dziesiątego roku życia, mądra izolacja polegająca na tym, że ekrany wprowadzamy zgodnie z tymi zaleceniami, że panujemy nad tym, że pozwalamy dzieciom na grę w gry. Gry są super, ale wiemy, jaka to jest gra i mamy limit czasowy na tą grę. To jest najlepszy prezent, jaki możemy zrobić dzieciom. I jeśli jeszcze ktoś nie dowierza, to się zainteresujcie. Czy dzieci twórców wielkich big techów używają nowych technologii? Bo tam jest taka Dokładnie. zasada, jak w bossów narkotykowych, nie ćpaj swojego towaru. I Steve Jobs chociaż był beznadziejnym, nie tylko um, menedżerem, ale też um, ojcem. E, więc nie chodzi o to, żeby go dawać jako wzór ojcostwa, ale jak go zapytano, co jego dzieci sądzą o nowym iPadzie, to powiedział, że nic nie sądzą, bo się w domu tego nie używa. I jest taki trend, teraz widzę, nadchodzący, który mówi o tym, żeby Zadbać o swoje dzieci pod tym względem. Ostatnio bodajże Matthew McConaughey ogłaszał w jakiejś rolce, że z okazji 15 urodzin jego syn dostał media społecznościowe. tak? Czyli chciał go przed tym ochronić, bo zwłaszcza media społecznościowe, które są super atrakcyjne, to ja, ja ciągle nie mogę się najeść internetem. Ja ciągle pamiętam, jak internet był po kablu albo jak trzeba było na studiach siedzieć przed kafejką internetową. I ja do dzisiaj mam coś takiego, jak ktoś, komu ograniczano dawniej słodycze, że po prostu jakie to jest super, że to jest wszędzie, prawda? Ale to wszystko ma swoje ogromne obciążenia, i naprawdę nie wiem, jak można swoje dziecko wpuszczać do internetu przed tym trzynastym rokiem życia, do mediów społecznościowych, gdzie będzie oceniane, gdzie będzie się musiało zmierzyć z komentarzami, które nie zawsze będą pozytywne, gdzie będzie się porównywało do innych. To jest przecież takie obciążające dla tego dziecka, więc te regulaminy, które mówią o tym, że trzynasty rok życia jest tą granicą, po której można używać, one nie są bez kozery. One oczywiście bazują głównie na prawie reklamowym, ale ono też z czegoś się wywodzi: z tego, że młodszy człowiek jest bardzo łatwy do zmanipulowania, więc na pewno warto o to dzieci w tym pierwszym okresie zadbać, żeby dać im możliwość takiego swobodnego rozwoju, na przykład umiejętności radzenia sobie z nudą. Mm. Bo dziecko, które nie ma swojego telefonu, musi nauczyć się radzić sobie z nudą, tak? Wyjść z kolegą, jeśli ma taki luksus, wyjść z kolegą na podwórko, albo znaleźć sobie jakąś zabawę w domu, budować z klocków, albo pobawić się tymi pięciuset zabawkami, które są w domu, bo przecież zasyp zalewają nas zabawki, które potem stoją i nikt się nimi nie bawi, bo dzieci siedzą na przykład na ekranach. Więc, więc to jest ogromna zaleta, rozwijać swoje pasje w tym czasie, tak? A czas na internet i tak przejdzie i wchłonie to dziecko natychmiast. Ta, ten czas na własny smartfon, y oczywiście on jest indywidualny i to zawsze lubię powtarzać, nie pytaj, czy dziecko jest gotowe, czy tylko, tylko czy ty jesteś gotowy na to, żeby założyć kontrolę rodzicielską, interesować się, co dziecko tam Robi czujniej obserwować, żeby wyłapać, czy nie dzieje się tam coś złego. Natomiast ja zalecam, żeby indywidualnie to dobrać do dziecka i zobaczyć, czy rzeczywiście ono już jest na tyle dojrzałe, że sobie poradzi z tym, że po pierwsze coś zacznie bardzo silnie go kusić. I teraz trzeba będzie to dziecko mocno wesprzeć, bo nagle. W tej rutynie dnia pojawia się taka atrakcja. Po drugie, kiedy przychodzi już ten czas na media społecznościowe, no to właśnie ta kwestia czegoś, co już wcześniej powinniśmy zbudować, czyli poczucia własnej wartości dziecka, zbudowanego nie na tym, jak wygląda, bo no, dostajemy jakąś pulę genów i nasz tutaj margines poruszania się jest wąski, ale na tym, co potrafi, jakie są jego mocne strony, co stanowi o jego wartości, żeby ono miało taką silną. Silnie, zbudowaną, silnie zbudowane poczucie własnej wartości. I to jest nasze ogromne zadanie wtedy, prawda? Więc, yy, więc yy, moja córka, bo pewnie słuchacze by chcieli wiedzieć, co ja robię w domu. Nasza córka dostała telefon w wieku 10 lat, bo u nas taką cezurą było samodzielne wracanie ze szkoły. <laughs> Ale jest to tak duże wyzwanie, prowadzenie dziecka w sieci, mądre, że nie wiem, czy syn dostanie w wieku 10 lat, zwłaszcza, że ma 8, wraca już sam bez telefonu, świetnie mu to idzie, bo mamy szkołę blisko, a po prostu wiem, jak bardzo rozprasza to uwagę dzieci, jak, jak to potem wygląda. Więc, więc nie wiem, jak zrobimy z drugim dzieckiem, ale nie używamy też telefonu nigdy jako zabawki, czyli... Jeśli chcemy, żeby dziecko po obejrzało bajkę lub w jakiś sposób spędziło czas, to wybieramy większy ekran i to jest też to coś, co zawsze polecam. Wybieraj większy, największy ekran, który masz. Czyli jeśli masz mm -hmm. telewizor, to pójść bajkę na telewizorze, a nie na telefonie, który ten mózg dziecka będzie cały czas stymulował i zachęcał do tego, żeby tym paluszkiem tam sobie przesuwać i coś wybierać następnego. Powiem Ci, dla mnie słuchanie tego, co mówisz, jest o tyle fascynujące, jako osoba, która nie ma dzieci, ale mam gdzieś z tyłu głowy taką perspektywę, to też, jak powiedziałaś, w dobie psychoedukacji zdajemy sobie sprawę z wielu wyzwań i bardzo wielu z nas, którzy chcą być świadomi, zasypujemy się różnymi wątpliwościami, wyznaczamy sobie bardzo wysoko poprzeczkę, czujemy presję, żeby być dobrym rodzicem, żeby się dobrze tego dziecka odezwać, itd. i tak dalej. I nagle z naszej rozmowy wynika, że oprócz tego jest jeszcze osobna kraina, o którą trzeba zadbać. Mm -hmm. Jeżeli ty, jako ekspertka w temacie, mówisz, że też nie zdawałeś sobie sprawy, ile wokół tego jest czasu, uwagi, odpowiedzialności, mm -hmm. kiedy wprowadzamy dziecko w świat ekranów, mediów społecznościowych i internetu, to we mnie automatycznie pojawia się przerażenie, że tu jest jeszcze jakiś do zaopiekowania temat, na którym się nie znam. Mm -hmm. I na sam koniec powiedz nam, co można powiedzieć, albo co chce usłyszeć taki przyszły rodzic, który chce się edukować, jest świadomy, mm -hmm. jest, wie, jakie wyzwania są przed nim, żeby nie spanikował, nie stwierdził, że to w ogóle jest, to nie dla mnie. No właśnie, ja chcę powiedzieć i takim przesłaniem kończę też książkę, że naprawdę potrafimy to zrobić. Tak samo jak potrafimy żywić nasze dzieci i jak się one rodzą, to nie lecimy na kurs dietetyki, żeby nauczyć się odżywiać dziecko. Tylko dlaczego je karmimy Ponieważ mamy takie przekonanie wewnętrzne, że potrafimy, to jest normalne, po prostu mhm. musimy zadbać o, o nasze dziecko pod tym kątem i je odżywiać. I tak samo jest z tym towarzyszeniem dziecku w świecie cyfrowym. Po prostu musimy uwierzyć, że potrafimy. I zbudować takie relacje, żebyśmy byli pewni, że dziecko do nas przyjdzie, jak będzie miało problem, mm. albo że my zaobserwujemy, że ten problem się pojawia. Reszta to są jakieś takie wskazówki, tak? te cezury czasowe i tak dalej. Ale takie przekonanie, że to jest moje dziecko i po prostu nie mogę go zostawić samego w tej przestrzeni. To jest najważniejsze, żebyśmy uwierzyli, że potrafimy, bo jesteśmy rodzicami nikt lepiej tego dla, nie zrobi dla naszych dzieci. Dziękuję, że to powiedziałaś. <noise> myślę, myślę, że to jest bardzo, bardzo cenne i myślę, że potrafimy też zaufać jakiejś swojej intuicji. To na pewno. Mm -hmm. I to też się często powtarza w świecie parentingowym, czy jak sama powiedziałaś, sharingtingowym, mm -hmm. tak? Ale jednocześnie no, ta, ta edukacja i podążanie za wskazówkami, jak na przykład za twoją książką. Myślę, że to jest cudowne, że mamy dostęp do wszelkiego rodzaju pomocy. To my też wybierajmy te pomoce. Tak. Świadomie i dobrze. Więc... Magda, wiele wątków, ja bym mogła zadać Ci jeszcze tysiąc pytań, ale taki temat, ja uważam, że, że i tak dużo padło tutaj cennych rzeczy, dlatego bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłaś swój czas i że działasz prężnie i codziennie stawiasz się, żeby nas wspierać w tym świecie internetowym, i że miałaś odwagę też się zdystansować od świata technologii po to, by patrzeć na niego z nieco innej perspektywy i. Wspierać nas, więc wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie, bo to, co powiedziałam, to jest szalenie ważne, żebyśmy dzisiaj sobie o tym rozmawiali otwarcie, po prostu tak, jakbyśmy sobie siedli na kanapie i pogadali. Ja też mam ten problem, bo tylko to nas uwolni z takiego poczucia winy, bo narasta takie tabu, mhm. że nie mówmy o tym, bo każdy coś psoci w internecie. Lepiej udawać, że tego problemu nie ma. To nie ma sensu. Więc bardzo się cieszę, że mogłyśmy dzisiaj o tym porozmawiać. Dzięki. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska podcast są dostępne w wersji wideo na YouTube i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.